Dziękuję harcerzom, harcerkom, że tak pięknie zaśpiewali nam. A teraz zapraszam o zabranie głosu, proszę, panią małżonkę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, panią Agatę Kornhauser-Dudę. Szanowny panie ambasadorze, szanowny panie ministrze, szanowny panie konsulu, szanowna pani dyrektor, drogie grono pedagogiczne, szanowni rodzice, szanowny księże proboszczu, czcigodni księża, a przede wszystkim moi drodzy uczniowie i wszyscy szanowni państwo. To dla mnie ogromny zaszczyt, ale nie ukrywam, też wielka przyjemność móc spotkać się ze społecznością szkoły, która z tego co wiem należy do jednej z najstarszych działających szkół polskich, sobotnich tutaj w Wielkiej Brytanii. I z tego co wiem, szkoły, która w przyszłym roku będzie obchodziła swój okrągły jubileusz 70-lecia swego istnienia. I myślę, że tak zacny jubileusz zawsze skłania do wspomnień, do refleksji. I tutaj chciałabym wszystkim państwu bardzo serdecznie pogratulować przede wszystkim chyba determinacji i wytrwałości w prowadzeniu szkoły i w umożliwieniu jej funkcjonowania. Ponieważ pomimo początkowych problemów, a także bardzo częstych zmian siedziby szkoły, myślę, że dzięki też bardzo owocnej współpracy zarówno z parafią pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza, a także dzięki współpracy z Polską Misją Katolicką, udało się nie tylko zbudować bardzo dobrą renomę tej szkoły, ale także tę renomę utrzymać. I wiem, że szkoła cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów polskiego pochodzenia, ale cieszy się także zaufaniem ich rodziców. Szanowni państwo, chciałabym bardzo serdecznie przede wszystkim pogratulować pani dyrektor. Pani dyrektor, byłej uczennicy tej szkoły, wieloletniego pedagoga tej szkoły, a od 29 lat jej dyrektora. Także pani dyrektor, naprawdę wielkie gratulacje i podziękowanie za wytrwałość. Cieszę, że pani praca została również doceniona i otrzymała pani w 2014 roku wysokie odznaczenie pani prezydenta. Chyba problemy z mikrofonem, ale myślę, że dam sobie radę. Szanowni państwo, podziękowania należą się wszystkim nauczycielom. I muszę powiedzieć, że w związku z tym, że mam bardzo często możliwość oglądania efektów pracy nauczycieli polonijnych, więc chciałabym państwu przede wszystkim podziękować za to, że podtrzymują państwo i budują wśród dzieci, które urodziły się już tutaj w Wielkiej Brytanii, poczucie przynależności narodowej. Ale robią to państwo w bardzo umiejętny sposób, ponieważ wychowują państwo dzieci i młodzież również w poszanowaniu i tolerancji dla kultur obu krajów, kraju pochodzenia i kraju zamieszkania. Bardzo dziękuję państwu, że dokładają państwo wszelkich starań i angażują się państwo w to, by nauczać polskiej historii, polskiej geografii, by przekazywać wiedzę z zakresu kultury, z zakresu naszej tradycji, by dzieci mogły poznawać też polskie zwyczaje. I muszę państwu powiedzieć, że przede wszystkim podziwiam państwa za niezwykłą kreatywność. To wcale nie jest proste, żeby tak umiejętnie prowadzić zajęcia, by zachęcić dzieci i młodzież, by w swoim wolnym czasie chciały przychodzić do szkoły. Także jest to państwa wielka zasługa, że jak dzisiaj, chodzicie tutaj z wielką przyjemnością, tak? A.
I wiem też, że muszą się Państwo wykazywać rzeczywiście bardzo wszechstronną wiedzą i różnorodnymi umiejętnościami. Także bardzo, bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. I dziękuję za to, że jesteście Państwo wspaniałymi ambasadorami Polski i Polaków tutaj na Wyspach. Ale myślę, że powinnam skierować też wielkie słowa uznania do duchowieństwa, ponieważ to właśnie dzięki polskiemu kościołowi także może istnieć ta szkoła. Tutaj ksiądz proboszcz już wspominał, się ponownym założycielem tej szkoły był proboszcz rodzimej parafii, ksiądz Narcyz Turulski. I rzeczywiście to dzięki niemu szkoła najpierw funkcjonowała, z tego co wiem, w pomieszczeniach udostępnych przez parafię. Ale chciałabym też duchowieństwu podziękować, że do dnia dzisiejszego prowadzi katechezę, przygotowuje was też do sakramentów, ale przede wszystkim sprawuje duszpasterską opiekę nad naszymi rodakami tutaj na Wyspach. A to rzeczywiście bardzo często tak jest, że życie polonijne toczy się i tętni właśnie wokół parafii. Także bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Ale podziękowania należą się również rodzicom. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję Państwu za to, że wychowują Państwo swoje dzieci w polskości, że uczą Państwo swoje dzieci miłości do naszej ojczyzny. I dziękuję za rzeczywiście świadomość tego, że dwujęzyczność dziecka to jest jego największy kapitał na przyszłość. Także bardzo, bardzo Państwu za to serdecznie dziękuję. I wreszcie, moi drodzy, chciałabym się zwrócić również do Was. Bardzo Wam dziękuję, że poświęcacie swój wolny czas, żeby przychodzić tutaj do Polskiej Szkoły Sobotniej, że chcecie się dowiadywać jak najwięcej o Polsce, że chcecie się uczyć języka polskiego. Muszę Wam powiedzieć, że miałam okazję przed momentem uczestniczyć w lekcji klasy czwartej na temat właśnie odzyskania przez Polskę niepodległości. I byłam pod ogromnym wrażeniem wiedzy Waszych kolegów, a także pod wrażeniem tego, jak pięknie mówią po polsku. I wy pewnie sobie z tego nie zdajecie sprawy, ale dla mnie to jest ogromne wzruszenie zawsze za granicą, kiedy mogę słuchać pięknej, poprawnej polszczyzny. Także jest to wielka zasługa zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Wczoraj miałam okazję z przedstawicielami polskich szkół sobotnich w ambasadzie. Tam mówiłam również o tym, co już polskiemu rządowi zrobić, jeśli chodzi o realizację postulatów nauczycieli polonijnych. To tak pokrótce tylko przypomnę, że chodzi tutaj o możliwość realizacji awansu zawodowego zarówno nauczycieli szkół polskich działających przy ambasadzie, ale także od 2021 roku taką możliwość będą mieli również nauczyciele polskich szkół sobotnich. Udało się również opracować i już niebawem wydać podręcznik do nauki języka polskiego, polskiej historii, geografii, a także kultury polskiej. Będzie on również dostępny w formie elektronicznej. Z informacji, które otrzymałam, do końca tego roku ma zostać wydany, więc myślę, że już w przyszłym roku dla uczniów w wieku 12 i 13 lat będzie można z niego korzystać. No i wreszcie bardzo cieszę się też, że na wniosek mojego męża, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a z Państwa inicjatywy, bo rzeczywiście byli to nauczyciele polonijni z Wielkiej Brytanii, udało się wprowadzić także legitymacje szkolne zrównujące prawa uczniów uczących poza granicami kraju. Ale chciałabym też zwrócić uwagę na to, Państwa decydował się na powrót do Polski i obawiał się o edukację swoich dzieci, to chcę Państwa zapewnić, że te obawy są, ponieważ również Ministerstwo Edukacji wprowadziło bardzo dużo regulacji i udogodnień właśnie dla uczniów powracających z zagranicy. Także mają możliwość dodatkowych lekcji z języka polskiego, a także innych przedmiotów przez 12 miesięcy, a organizowane są także kursy przygotowawcze. Także gdyby ktoś do
powrót, to myślę, że ta asymilacja naprawdę będzie łatwiejsza. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Podziwiam tutaj panującą prawdziwie rodzinną, naprawdę, także jest to zasługa całej szkolnej społeczności. Życzę wszystkim Państwu powodzenia w życiu prywatnym, w życiu zawodowym. Wam, moi drodzy, nauka sprawiała Wam satysfakcję, żeby sprawiała Wam przyjemność, żebyście nawiązali tutaj relacje rówieśnicze. Ja bardzo często powtarzam, że są to najczęściej takie właśnie relacje, które często trwają przez całe życie, czasem do końca życia. Także bardzo, bardzo Wam tego życzę. Ale chciałabym też zachęcić Państwa do pewnego rodzaju projektach, które organizowane są czy to przez edukację, czy przez Senat, ale także przez Kancelarię Prezydenta. I bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do udziału w akcji Narodowe Czytanie. Jest to akcja zapoczątkowana przez pana prezydenta Komorowskiego i jego małżonkę. Muszę powiedzieć, że mnie i mojemu mężowi bardzo się ta akcja spodobała i postanowiliśmy ją kontynuować. I jest to akcja, która promuje czytelnictwo w ogóle, a również naszą piękną polską literaturę. W tym roku w Narodowym Czytaniu wzięło udział 3000 miejscowości i 200 miejscowości na całym świecie. I tylko na Antarktydzie nie były czytane. Nowele polskie zostały wybrane jako lektura Narodowego Czytania. Też z myślą właśnie o uczniach można wybrać jedną z tych nowel. Są bardzo w bardzo różnych okresach literackich. Bardzo mnie to cieszy, że również są to dwie nowele napisane przez kobiety. To jest po raz pierwszy w Narodowym Czytaniu, że wybrano również właśnie nowele napisane przez nasze wybitne polskie pisarki. I zachęcam Państwa też do korzystania z materiałów, które dostępne są i na stronie ORPEG-u, jak również na stronie Włącz Polskę. I jak najserdeczniej wszystkich zapraszam do Polski, do Warszawy. Jeżeli organizują Państwo też wycieczki do Warszawy, to serdecznie zapraszam do zwiedzania i Pałacu Prezydenckiego, i Belwederu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Na ręce pani dyrektor chciałabym przekazać w imieniu mojego męża flagę państwową jako wyraz uznania dla wszystkich państwa za wkład w rozwój polonijnej oświaty tutaj w Wielkiej Brytanii. Mikrofon, bo to tak my właśnie, takie są nasze realie, że nie wszystko zawsze działa tak, jak powinno, ale jakoś sobie radzimy. Pani sobie poradziła. Teraz, czy ja mogę poprosić przed trójkę dzieci tutaj, chodźcie, a my chłopcy, Maksymilian i Denis. I teraz Amelia powie wierszy, który był specjalnie napisany dla pani prezydentowi. Po uwagę. Powiedz jeszcze raz. Miły gościu, wiemy, że na twoją uwagę wiele naglących i ważnych spraw czeka, więc się cieszymy, że nas też doszynka twa kochająca matczyna. Też dzieci twe choć od Polski daleko i dziś się cieszymy, że tu jesteś z nami, a za to, że wiemy, że o nas pamiętasz, chcemy ci wdzięczność okazać kwiatami. Moi drodzy, bo niezbyt ładnie się zachowałam, bo powinnam w pierwszej kolejności podziękować Wam za piękne występy, zarówno taneczne, jak i recytatorskie, a także wokalne. Także naprawdę podziwiam talent sceniczny i w ogóle nie było widać żadnej tremy. Także naprawdę bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję za tego profesjonalnego krakowiaka. Naprawdę jeszcze raz wielkie brawa się Wam.
już dobiegamy do końca naszej imprezy tutaj, ale ostatni punkt był, że mamy mieć fotografię wspólną. Więc myśmy w zeszłym tygodniu pani prezydentowej próbowali, jak to zrobić, i najlepiej jest, że wszyscy zostają tak, jak są, tylko poproszę, żeby krakowiacy zeszli szybciutko ze sceny, harcerze zeszli ze sceny i wtedy ze sceny nam zrobią, bo jest niemożliwe wszystkich na odwrót wziąć, więc tak będziemy mieli jak najszybciej, jak najciszej. Wy też musicie z boku stanąć, dobrze? I wszyscy muszą być, a te osoby, które robią fotografię, zapraszamy na scenę, żebyście ujęli wszystkich. Księża, wszyscy muszą się posunąć troszkę tam, panie też. Krakowiacy muszą stanąć tutaj od frontu. Chodź się, stańcie, bo tutaj po środku.